Z okazji 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Public Relations życzę tej organizacji kolejnych 74 lat. To taka okrągła liczba, która przyszła mi do głowy, bo w sumie dlaczego ma być tylko 25 lat kolejnych. A tak na poważnie życzę organizacji, żeby realizowała te cele, do których była powołana i do których jest stworzona, czyli do reprezentowania całej branży. Branży, która uważam, że jest grupą fantastycznych, bardzo potrzebnych społeczeństwu, gospodarce ludzi, bo wśród nas są zarówno ci z takiego twardego korpo, ci, którzy pracują w agencjach każdego dnia przy naprawdę wielu różnych projektach, ale są także wśród nas i studenci, i ludzie bardzo młodzi i wybitni profesorowie, którzy traktują public relations jako po prostu dyscyplinę naukową, akademicką, uniwersytecką. Życzę w związku z tym, żeby PSPR był taką organizacją, która będzie stale aktywnie łączyć wszystkie te grupy, łączyć wszystkie te osoby w ramach jednej wspólnej idei budowania prestiżu dla tego zawodu, ale także w ramach idei edukacji naszej całej branży, po to, żeby podnosić standardy, po to, żebyśmy nigdy nie stali w miejscu, po to, żebyśmy czerpali korzyści także od naszych kolegów z zagranicy. I myślę, że takim wyzwaniem dla PSPR w kolejnych latach będzie to otwarcie na zarówno wschodnie i zachodnie kraje, abyśmy mogli wymieniać między sobą informacje i abyśmy mogli to czerpać to, co najpiękniejsze z komunikacji z innych krajów. To, co się sprawdziło tam, może także sprawdzić się i u nas. Sprawdźmy to, wykorzystajmy to i uczmy się i bądźmy razem jako grupa, bądźmy razem jako przedstawiciele tego wspaniałego i bardzo potrzebnego zawodu.